No powiem tak, że faktycznie po, po Soborze Watykańskim II, kiedy Paweł VI wprowadził nowym mszy święty, jego mszy święty, ta nowa, która jest okrojona bardzo mocno, jak ta kura oszczepana. Teraz może ktoś widział, e, taka e, choroba jest u kur, taka oszczepana kura, pióra powylatali, ale ona jeszcze biega. Naga, ale biega. No żywa jeszcze, nie? Ja kiedyś e, dawałem przykład taki, że ta, msza, dzisiaj nowa tam święta, ona jest królowa, ale jest odarta z szat, z klinoty. Znaczy ta fryzura jej jest zepsuta. Pozabierane pierścionki, pozabierane z niej tam e, e, plaszczy, pozabierane jej jakieś tam najlepsze suknie, ale, ale ona jest królowna. królowa jest. Królowa wszystko jedno jest królowa, nawet odarta z szat, nawet odarta z klejnot. I na czym to polega, Krza święta nowa. Jakby tam nie mówić, jest naprawdę wielce niegodna. Mówi się tak, e, ważna, ale niegodna, Wiel, ja bym powiedział, wielce niegodna. Bo wielcy się postarali modernistów na to, żeby je przysposobić jak najbliżej do protestantów, żeby oni czuli się tam też jak u siebie w domu. фактично już na, na Soborze Watykańskim II robiono tak, żeby żeby zepsuł to wszystko, żeby Chrystusa przysposabiać ludziom, że od Chrystusa, a nie na odwrót. I na tym to polega wszystko, to, co dzisiaj mamy. I to, co to, co po, po Soborze Watykańskim drugie się zdarzyło, onno dzisiaj nurtuje na ten e, cały świat, e, w którym my żyjemy. Wieli w seminariach, kaplanie. E, Te, które, wykładowcy, profesorowie, oni wszyscy wychowani w tej nowej paradygmie. Oni nic nie znają, co było przed Soborem Watykańskim II. Wszystko to wyrzucone i postawione na nowe, nowy kościół. Jeżeli byli doradcami e, e, tej nowej Wszechświętej e, Pawła VI, doradcami byli protestanci i Żydzi, to, co oni mogą doradzić do tego, kiedy oni nie znają tego, co robił Chrystus, tego, co robili apostołowie i cała tradycja kościelna. Dlatego tradycjonaliści, mam na uwadze lefebra, który sprzeciwił się Watykanom, Sekundom, sprzeciwił się tym nowym wszystkich, pozostał dalej wierny starej mszy starej, tej ważnej, historycznej, wiekowej wszechczasów. On faktycznie zachował nienaruszalność nauki, która była przed Soborem i do dzisiejszego czasu. Bratstwo Piusa X dalej kontynuuje tą naukę. Bo oni bez przerwy w tym trwali. Wszyscy inni byli od tego odłączeni. Wszystkie seminarii, biskupi, nauczanie byli wszystkie po nowemu. I teraz jest problem. Te wszystkie nowe kapłani, wikariusze, proboszczy, kanonicy, e, grzmiący, niegrzmiący kanonicy, różne tam e, e, biskupi, e, e, wikariusze i tak dalej, zakoniki i różne inne. Jak można ich w jednym momencie zrobić winnymi, że oni dziś odprawiają mszy święty e, Pawła VI? Ja też odprawiałem taką mszę nic nie wiedząc o tym, że jakoś ja robię nie, 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 nie tak, jak trzeba. Jeżeli mnie ktoś dzisiaj powie, że moja szansa jest ta, której ja jest nieważna, no to, to wtedy moje życie jest w ogóle nie do czego. Wtedy ja mogłem mieć pretensje do Pana Boga, a gdzie ty Panie Boże był wtedy, że Ty mnie nie nauczył wcześniej, a dał mnie w tym blędzie żyć. Wtedy cały świat może być, wtedy Pana Boga prosto nie ma. Tak można, można rozmyśleć. Bo tradycjonalistów w osobie, tak, w zbiorowej osobie piłsa X jest niedużo na świecie, a reszta jest taka, jaka jest, I, a masa ich zmarło. A gdzie oni się podzielili? Dlatego tam Sza święta Pawła VI jest ważna, ale wielce niegodziwa. Ja też słyszałem ten program. e, Аквінатіс. І ніц я мав до, до, до доповідання того, що мовив Оттав'яні, і бачить що мовили до, до того, до папіжа Павла VI, навіть Оттав'яні хотів його оголосити з Гаретиким. Навіть така була, я таку інформацію мав, що хотів його оголосити з Гаретиким на цілий світ, що він так робить. Бо він хотів ще більше зробити е, зіпсуття в тим, що святий. Є ще більше. Вони поведіли у Гласіміці Геретики. Там було венці людей, правіть до 300 особи, которые створели Вільського Сили. Потім потіхутку їх там спацифікували, дали їм місце, комусь дали добре винагрозання, когось мовили там, вистрашили і так далі. Так як, як і зі тосі діє. Я слышала то всичко, і не мав злажути абсолютно. Поша Свято Треденська є взглядами. Jako e, szczyt e, góry, którą e, papież e, Pius V e, udoskonalił e, do, do, do szczytu. I który odarł e, Paweł VI do, do Szczętu. Odarł do Szczętu. Mógł tego nie robić. Ale poddał się takim trendom, jak byli. Chciał być też ważny. I okazało się, że dzisiaj my pożądamy jego owoce tego wszystkiego. A może dużo mówić, ale to tak chociażby o tyle. Natomiast jeżeli msza święta jest ważna, jest ważna, to każdy, kto chodzi do kościoła na taką mszę świętą Pawła VI, godnie, nie, nie z, e, z tańcami, nie z gitarkami, nie z bębnami, nie z tańcami przy ołtarzu księdza i jakichś tam e, wyuzdanych, jakichś młodzieży, a godnie Uczciwie, odprawiana pobożnie, nawet taka jaka jest, to jest ważna. I każdy, kto przychodzi na taką rzecz przyjmuje komunię świętą ważną. I kiedy Aquinatus mówi, a jest problem, czy ten ksiądz ma intencje? No, ja to słyszałem i powiem tak, a, a kto może zbadać oprócz Pana Boga intencje każdego z nas? Ja nie wiem, czy Pan Maciej mnie nagrywa, dlatego, że mnie podstawić gdziekolwiek, czy na odwrót coś zrobić ze mną. Ja po prostu ufam Panu Macieju, a to, co mówi, niech ocenią tego, które będę widzieć. Czy ja mówię tak, jak serce mówi, czy ja mówiłem dla kogoś? Ja nie mogę mówić dla kogoś, bo ja nie od kogo nie zależę. Ja zależę tylko od Pana Boga. Dlatego ja nie zależę od Piusa X, nie od Bractwa e, m, Świętego Piotra, Nie od tego ja od i i себе, mnie, не от того братства Капланського, я залежу від Христа Ісуса і jestem podporним і chcę бути podporкований тій влади Костєльни, яка так само, вижиє одемні, підпождковує Христосові, ані святу. Як це без такі? Я на такі становску. І для того кідес і мові, через Аквінатис. że lepiej nie jest, nie jest nam e, i uczestniczyć w tej nowej, która jest odarta, ale jest ważna, i lepiej tylko pójść temu, który chodzi na tradycję, pójść jemu tylko do kościoła i pomodzić się różanic, bo w Niedzielę trzeba e, obowiązek święty wykonać. Pięć przykazań kościelnych. Być nam święty w Niedzielę, wysłuchać kazania. To znaczy, jeżeli ksiądz głosi Kazanie katolickie, to dlaczego jego nie wysłuchać? Jeżeli on głosi bzdury, no to wtedy może trzeba Pisać samemu poczytać i wejść do internetu, posłuchać jeszcze mądrzejszych i wtedy połączyć, co ksiądz mówił i co mówił inni, żeby stać się doskonalszym i znać więcej i wiedzieć więcej. Komu to przeszkadza. A nie tylko siedzieć i mówić, a ten powiedział to, a ten powiedział to, babcia wróżyła. Ty wybieraj albo tędy, albo tędy, a nie wróż tam jak na, na kawie fusowym po wypiciu kawy. Dlatego msza jest ważna i komu jest ważna, a intencji księdza nie zbadamy. Jeżeli, powiedzmy, bractwo Piusa X, który chce, ażeby te wszystkie księża, bo przecież dlaczego, e, powiedzmy, Benedykt XVI zrobił, że msza święta jest tamta ważna i ta ważna. Jakie jego były intencje, różne były intencje, bo on to chciał zrobić tak, żeby nie była ta ważna i ta ważna, a może on nie mógł prosto tak tamtą odstawić, a tą trydencką proponować? Od razu by go zabili. I tak po degradować i czy abdekować pod wielkim naciskiem. A jakby powiedział, że tam szwięta nie jest ważne, to wtedy by przedstawił się całemu Kościołowi. on by nie przeżył dawno już tego życia swojego. Dlatego zrobił to muk, to możliwość, kto chcą, każdy ksiądz możeć 3D. Każdy ksiądz nie pytając się swoich biskupów. Absolutnie nie pytając się nawet. ich. Jeżeli ma 2-3 człowieka może prawa się 7. Kiedy może odpowiedzić? Wtedy, kiedy ma wolny czas. Jeżeli ma 8 godzin pracować w sełeni, a potem gdzieś jeszcze tam ma jakieś inne przerwy, a jeszcze w nocy może spać, może w nocy przyswięty tydencko odprawić do jakiejś grupki ludzi. Niech się pofiaruje. Nikiemu nie przeszkadza. A jeżeli biskupi przeszkadzają, podpadają pod karę bynajmniej tego prawa, który istnieje. Nie powinien przeszkadzać. I dlatego każdy, który przychodzi do taką przyswiętą obdartą sklejnot, ale ważną, otrzymuje komunię ważną i uczestniczy ważnym święty. Bo kiedy powiedzieć, nie chodzi z nami święty taką, to trzeba dać coś za, w zamian tego. Jeżeli mnie ktoś mówi, powie, że nie jest z tej szynki, bo ona jest sztucznie wyprodukowana, to dajcie mi szynki z prawdziwego wieprzaczka. Ja z chęcią ją zjem. Ale jak wy mnie nie dajecie z prawdziwego wieprzaczka, a mówicie, tej, tej nie jest, to u mnie będzie taki wygląd, taki będzie jak, no jak, jak głowa, jak się tobie, będzie taki nie wiadomo co. Dlatego coś musi, coś musi być za coś. Za tyle lat, co jest brak 50. X, by się postarać, widząc jaka jest sytuacja, żeby umożliwić tym księżom, produkując jakiejś produkcji książkową. електронічно, на cd на, на ружних інших носителях електронічних, а щоб можна було купити в кожному склепі, або у них хоча то купити, щоб можна бачити, як в часі відправляє, що було знищено в часі в шосвінти, щоб кожен мусить так шталцять. А коли Аквінатис мові, що навіть, якщо лікціонця відправляє в шосвінти триденськом, то не значить, що він все знає, бо він не від що було перед собором Ватиканським другим, то аквінатис. Чи я з тим війні, що я того не знав? А то, що я мовив зараз, послухай, аквінатис, і сконфронтуйся зі мною, чи то, що ти мовиш, чи то, що я мовив, тут треба знати якийсь, якийсь такий пункт е, вийстя. Не казати в сторони, повідомо, єдній чи другій, а знати Пана Бога мензе, на, на, на медзе, коли було два ogrody tego i tego, damy wykupamy rów, żeby między nami nie było sprzeczek. Żeby była prawda konkretna jasna. Żeby ludzie nie mówili, niby powiedzą wszystko dobrze, ale jakiś zgrzyt jest. Jakiś jest zgrzyt. Dlatego, dlatego żeby nie, nie, kiedy Akwinaty mówi, że ten, który chce nawet odprawiać święty musi przyjść do e, Bractwa Piusa X. Jak wy sobie wyobrażacie bractwa Piusa X, jeżeli ja, arcybiskup, Jan Paweł Lenga, mam siedemdziesiąt jeden rok, odprawiam się do Trydeńska cały rok. Wy możecie śledzić za moimi wypowiedziami, co mówię do, do świata, do ludzi. I teraz ja przyjdę do was w, jaki, w jakiej osobie. Postawicie mnie odzwiernym, zamiatać może tam na ulicy, może kartofli czyścić, no bo trzeba jakoś wejść przejść ten e, m, młodego e, wojownika, nie? Trzeba wiedzieć, co trzeba robić. Czy mnie na nowo, jak e, m, mówił e, Nikodem do Pana Jezusa, to co ty, Panie Jezu, mówisz? Ja mam znowu wejść do lona matki swojej tam się i tam znowu się urodzić? Nie, mój Pan Jezus, nawrócić mu, mu musisz. Dlatego bracia z brata Piłsa mówił Ci o nawróceniu. Jeżeli wy wiecie, że ktoś jest nawrócony, to wystarcza mało. Wystarczy mu mało. A wy dajcie te możliwości, pokażcie światu, że macie to. Nie tylko trzymajcie u siebie i chodźcie do nas. Jak wy to będziecie robić chłopnie nasypując do naczynia i jeszcze utrząsniecie i jeszcze dosypiecie. Chojnie będziecie dawać wszystkim to, co wyznacie, dla innych, A oni to, co znają, skonfrontują z sobą. Czy oni to znali, jak wy to znacie? Czy im coś trzeba troszkę Z Tego wystarczy. Oni nie muszą wszystkie wstępować do Bractwa X. Bo Pan Bóg nie powiedział, że Bractwo X jest już, jak jedyny na świecie i inny jest nieważny. To tak, jakby dzisiaj jezuici powiedzieli, że tylko oni jest ważni, a, a już franciszkanie zupełnie nieważni. To byłoby jakiś, jakiś podział. Dlatego uważajmy, żeby nie było do jakiegokolwiek ruchu, nawet, e, nawet wielcy Bożego. Nigdy nie dodawajcie plewy ideologii. Nigdy. Dlatego to trzeba tylko uzupełnić coś. Nigdy nie wolno. E, ja też znam księży, piękny księży, który nie chcą odprawiać przez święty Tridentzkie, ze względu na to, że widzą nieraz braca Piusa X troszkę plewe ideologii. Ja nie osądzam tym, tą wypowiedzią Bractwa Piusa X, tylko, że mówię, że na to trzeba zwrócić uwagę. Ja też tutaj w Licheniu kiedy byłem, tutaj gdzieś lat, i tutaj jest warsztaty, warsztaty tego Bractwa, te, tego Trydenckiego I też kiedy widziałem Ружний до ксенжа ходив, я один так їздив, там, з кобітками, як і з пільгжим, так, і свій простий вуїк, так, і як, як, та, як, та, як та, кокош перед тими пісклінтами. А тут так і їду, так, і в шестки так, і так, якби ніби стопаю по землі, а так бачу на землі, на... ніби на небі ходжу. Пшедон до них, щось тут у мені негра. I kiedy, kiedy rozmawiam z tymi księżmi, którzy naprawdę chcieliby czegoś się nauczyć i widzą masę pychy w tym wszystkim, to bracia z brasa Piusa i innych tych, e, którym się wydaje, że jesteście już jakby przy Bogu tak przygarnięci, bójcie się tego, że możecie zrobić złą robotę. Dlatego mówcie prawdę taką, jak miecz e, obusieczny do szpiku kości żeby nie było ani cienia jakiegoś tam e, chytrości, czy jakiegoś układaństwa jakiegoś. Tym bardziej, bardzo pięknie powiedział e, ten e, Benedykt XVI, każdy ksiądz może odprawić coś świętoczynneńskiego, każdy ksiądz, niezależnie od biskupa nawet. I jeżeli taka jest sytuacja, zobaczmy, już jest niedobre nie, nie, nie rzeczy e, i w Piłsie, w tym e, Bractwie Piotra, potem w Kaplańskim te Bractwie i też jest niektóre zgrzyty u Bractwa Piusa X. Ja to mówię ze swoich źródeł, których znam. A ja myślę, że w bratwia Piusa X też to dobrze znają. I wystarczy kogoś wam postawić biskupa jakiegoś takiego nowego, innego, posoborowego, і всього то розпадне в єдні хвілі. Так як всього сі розпадло інне, то дуже просто. Д'ябел в деталях, в шигулах. Для того, що і маці то всього, то пам'ятайте, як о, о, ока. Не допустіть, щоб там втарлося ані одна плєва до вашого зерна, яке направді маці. Бо інакше втеде робіться замент ще більший, czym powinno być jeszcze więcej tego, powiedzmy, dobra z tego, co macie. Macie to dobro w sobie, ale wypuśćcie go do ludzi. Dajcie, dajcie mu ludziom. Nie bądźcie sztywni, a dajcie jego pełną garścią. Każdemu. Jeżeli bracia z z X mnie to zrozumieli... Jeżeli te księża, zakoniki, zakonicy, którzy wyczuli, że im trzeba gdzieś tam pójść na taką rzecz czy na taką se, to nie może matateczka w klasztorze zabrania się szczytce chodzenia na wszystkich trydenski. Jakim prawem? Jakim prawem ona może jej zabraniać, chodzić, jeżeli tam Sza święta mówi, benedykt XVI jest ta ważna i ta ważna. To jakim prawem siostrzeczka, która jest niedokształcona, może zabraniać swojej siostrze, która jest jakby przejrzalej, ją, stała się dojrzałsza, czym ją przełożona. No uważajcie na siebie bynajmniej. Nie bądźcie, nie szukajcie głupszych od siebie. A bądźcie poważni w tym wszystkim. Jeżeli mnie zrozumieli inni, czego ja chcę, ja chcę, żeby to, co było od, od Chrystusa Jezusa, od apostołów, przez to wszystko, co przeszło Bractwa Piusa X, a mają między sobą te zgrzyty, już mają zgrzyty, mają starych biskupów, i gdzieś muszą być wyswięcani. Ja jeszcze niedawno, e, może 20 lat temu, byłem w jednym klasztorze e, we Francji, takim... Klasztorze Klauzowym, takim konkretnym, tradycyjnym. I niedawno spotkałem się we włoszech z resztami tego klasztoru. Jeden ksiądz i jeszcze kilka współbracjonali. I mówię, co się zrobiło z wami? A my kilka poslali naszych współbracjonów nauczyć się do Rzymu. Oni wrócili wszystko, że zepsuło się w naszym klasztorze, co було tradycyjne, co było mądre, prawdziwe віkowe. Потім шейхалі з новим ідеологієм. Шейхалі з духом протестантським, секціарським і так далі. Барзо просто то змінять. Завжди мовить так, може то пшикро для когось ві. Добрий, святий пшоложений, мондрий пшоложений, знайомцеся на жечі пшоложений, кляштор святий. Глупий пшоложений, не знайомцеся на жечах людських і божих, нема кляштору там.

Nie pamiętam teraz dokładnie, gdzie to było nagranie i tak bardzo wspaniale nagranie. prostu ja nie wiem, to ja jej ja nie dostoję rzemyka rozwiązać przy, przy sandalach. Jeżeli taka, taka zwykła pleć, dziewczęca plec odważyła się to powiedzieć, to nam tym bardziej wstyd i hańba tego nie mówić. Dlatego bracia z piłsa dziesiątego, nikt z nich, nikt z nich, nie zaproponował mnie do nich sześć, Nikt. Oprócz jakiegoś tam jednego braciszka, który tam mówi, Eksperyment, przyjdź do nas. No, a, a jest jakiś tutaj na pewno, jakiś jest ludzie, też, powiedzmy, no, czymś tam się zajmują. nie? Nawet ten akwenat jest, może by przyjechać, a spotkamy się. Ty skupisz 10 lat, tu siedzisz, 6 lat coś mówisz, my mówimy i ty mówisz. Bo no, to może dalej spotkamy się cokolwiek. Może znajdziemy jakiś wspólny. A, a nikt z tego nie robi. Dlatego czuję się troszkę tak, czy ten nos na dobrym miejscu się znajduje. Ja bym życzył Wam, żeby on znajdował się na dobrym miejscu, żeby potem, kiedy by dzieci sądzeni przez Pana Boga, żeby nie założyli się tego, że gdzieś tam sami stali się winni tego, że stracili się to, co miał Wasz ten założyciel. To jest, to jest niebezpieczne. Dlatego każda ideologia, nawet najmniejsza, nawet najmniejsza plewa do, do Zdrowego ziarna to jest już nie do czego. Tam Boga może nie być. Tam będzie diabeł. Działał i działa. Dlatego ja też słyszałem pytanie tej kobiety. To czy tam szansa święta ojczy jest ważna? Jest ważna. Sam się jej podstawiasz że jest ważna. Jeżeli mówisz, że jest ważna, to dlaczego ona nie może komu nie przyjąć? Ona mówi, a komu nie mogę przyjąć? A nie wiesz, jaka intencja księdza. A ja wiem, jaka twoja intencja, jak ja to wydaje na przysięgnięcie. Ja też nie wiem twojej intencji. Znaczy, jest jakieś zaufanie. Ja też, kiedy idę do lekarza, też ufam jemu, że on nie bandyta. Że on nie, nie na masarnie. Ja też nie wiem, czy wie... Bo ja patrzę, on, on ma ten biały ten... Jak to się nazywa? E, jak? Fartuch biały ma. No na pewno. I tam stoi, ma tu słuchawki jeszcze, może, może lekarz. I mówi rzeczy poważne. Tak patrzy tutaj, coś tam ogląda, coś, coś przysłuchuje się. Ufasz jemu. Tak samo jak idziemy do księdza, nie ufamy. Jak idziemy do księdza, nas zrobili wszystkich pedofilami i, i, i idziemy do księdza i nikomu nie ufamy. No to wtedy, no, no gdzie my jesteśmy? Jeżeli ktoś poza nami, jak Chrystus, e, uczniowie Chrystusa, pamiętamy z Pisma Świętego, uczniowie Chrystusa, co mówili? Jezus zabronił im tam mówić, e, bo oni tam mówią coś, jakieś rzeczy. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę to rozkłamać. A Chrystus mówi, dlaczego jest zazdrośni w takiej sesji? Jeżeli oni e, nie przeciwko nam, oni z nami. Jeżeli ja, bracia z dziesiątego Piusa, jestem z wami, ale nie, nie, nie u was się znajduję, pod, nie zamiatam wam tam e, terytorii, to ja jestem taki sam jak wy. <śmiech> <śmiech> Może na tym trzeba poprzestać. Wzmocnić te siły, które jest, a nie prosto rozpraszać do reszty, bo to не з нами, не так, як ми. І для того нас раз оскаржає, що то мусить бути e, оскаржає, що то to значить, znaczy, якби прецизийно все святе, рончки зложені, і там все є френзлі відложені, філактерії відложені, є ще якісь кольвік речі, що то є важніше. Ні, не то є важніше. Важні є знаки, знаки є важні, це правда. Коли відправляли ми там урочисто, солім'я, там ще свята, то були так наобірані, на, на, на як діакон, W tych wszystkich bucikach, te buciki nie byli na rozmiar, spadali ze mnie tak inne. To byłem tak spocony, jak to małe dziecko po porodzie. Zbabczony były takie wszystkie. I mówię do tego, który tam e, był e, tym e, pomocnikiem tam e, przy tej koncyliebrze, e, przy tej e, celebracji. Ja mówię, ale to tutaj mnie naubierali takie różne rzeczy. А він мовив, а ти що мисляв, що Христос як шедел там, то що, йому було легко? Ну ти ж сіпоцил, то ти ж офяра. Ти ж з біскоп офіаром. А не просто так собі там, ти копачиш, чи пазногці в тебе всі почешони? Чи, 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 чи найкращі перфуми у тебе там, від Діора, чи від кого-кого-кого ще іного? Чи зигарик у тебе швейцарський? А не були як? У мене зигарик за 50 злотих. Купили в 10 лет тему, скрепи тут, ибо мне там ты старый, мял до 10 лет с Казахстана, привезли, он все 50 злотих, абсолютно, навіть не вінці. Чи, чи то є важне? Моя сутана ма з, з того віку. А яка ружниця? Ружниця цього під сутаном, це в мені є. А мої старі такі збавчені, ну і що? А не важно. А так не по-польському мові, ну і не важно. Я мовив не, не, не до того, щоб хтось там по-польському розумів. Я не, не, не викладам э, e, мови польського. Я викладам релігії. А хто має трохи духа святого, той мусить розуміти. Я тего підсумовую на це все. Видається, між тим програмі є все повідане. Не оскаржам нікого. Підсумовую. Папіш Бенедикт XVI дав моту пропрію, кожен ксьонс, кожен. I nikt nie może teraz powiedzieć, a ja nie, ja tam nie mówię, ja się boję biskupa, to wszystko kłamstwo. Każdy może przez święte odprawiać. Jeżeli ja stary dziad, się nauczyłem, to dlaczego młodzież się nie może nauczyć? Dlaczego nie może się nauczyć? To wszystkie wymówki, figowy listy, i nikomu nie służy. Jeżeli dobrze powiedział ten przyłożony tutaj, tych, jeżeli ktokolwiek zrozumiał, że szła święta trydeńska jest ważniejsza, a ta a ta jest wielcy niegodziwa, to powinien postarać się, żeby jednak wejść na Trydeńską Przyswiętę, bo wtedy wchodzi w jakiś grzech. W jaki grzech? Nie, nie, rob, nie róbmy tych wielkich grzechów, bo człowiek nie może zmienić samego siebie. Każdy z księży znajduje się w strukturze. Biskup jutro wywola jego i odprawi do mamusji i koniec. I ten ksiądz jego albo pójdzie do podsznuryk, tak jak wierzy się wiszają tutaj, albo później nie wiadomo gdzie. Nie róbmy takich rzeczy. Dlatego ideologia, wyrzucajmy ideologię, a prawdziwy religię i głosem. Tak, tak, nie, nie. Co ponadto idzie, czy od Piusa X, czy od Biskupa Lengi, czy od Penianowskiego, czy od Glasa, czy od Murzyńskiego, czy od Knebliskiego, czy od Natanka, czy od kogokolwiek jeszcze innych. To od tego pochodzi. Jeżeli jest inne. Nieprawdziwe, co Chrystus chce ogłosić. Wierzmy się, brać do roboty. Zbliża się środa popielcowa, wielki post. Nie wiemy, czy to nie jest ostatni post przed zagrodą. Przed wielką zagrodą, przed wielkim resetem. I potem nie będziemy mówić, a kto po jakiej drodze jedzie. Bo już nie będziemy chodzić. A to, co mamy, to, to, to i zostanie z nami. Niech na tej drodze i tych, i tamtych błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Żyjmy w prawdzie. Prawda nas wyzwoli. A za prawdę trzeba cierpieć, tak jak te, które napisane w liście. Oni cierpią za prawdę. Ale kto wytrał do końca, zbawiony będzie. I tak samo w Bractwie Piusa X. Dajcie nam wszystkie wasze Wytyczne, mądre wypowiedzi, to wszystko, co było przed Soborem, co wy zachowali. Dajcie wszystkim, wszystkim, dajcie. Hojnie. Wtedy byście wielcy. A jak będziecie nosić sobie taką z troszkę takim elegancją taką, to może to, to znaczy człowiek od razu czuje, widać Pana pocholewie. I nie trzeba tutaj jakichś tam mądrych, specjalnych mądrych, wyuczonych. To się czuje. Якщо як чує, чи то овоць є, є ще старий, чи тільки з джева зірваний, чи то ця стечко є, як то сі, можна затесть в рукати, як цегло, цяло, чи то є зробляне так, як то сімей, для серця і для душі. Так само і вяра, так само і правда, як викладана в справедливості, просто ідзі, як з тієї студні без дна, і приймуюся за партих дхем кождим, хто слухає. Амен. Діковобіс.